W czerwcu w całym kraju zaplanowano ich około 50. Hasłem tegorocznej edycji są słowa „Zjednoczeni dla życia rodziny ojczyzny”. Po kilku latach przerwy do Katowic wraca Marsz dla Życia i Rodziny. Uczestnicy ruszą w najbliższą niedzielę spod katowickiej archikatedry. Magda Sincewicz. Bo to właśnie w stronę rodzin chcą się zwrócić organizatorzy marszu, uświadamiając tym samym lokalnej społeczności, jak ważną rolę spełnia ona w naszym życiu. No, organizujemy je po to, żebyśmy się mogli tego dnia radośnie spotkać w jednym miejscu i z jednej strony zamanifestować, pokazać Katowicom i nie tylko, bo w około 50 miastach w Polsce przez czerwiec cały przetaczają się takie marsze, żeby pokazać właśnie lokalnej społeczności, że zobaczcie, jesteśmy, trwamy, jest nam dobrze, ale z drugiej strony też jest to dla nas uczestników tego marszu, takie wydarzenie, gdzie widzimy, no kurczę, nie jesteśmy sami, i jest nadzieja. Nadzieja na to, by w codziennym pędzie umieć się zatrzymać, choć na chwilę, by docenić to, co najważniejsze, czyli drugi człowiek, bliski człowiek. Każda rodzina ma swoją historię, każda rodzina ma swoje blaski i cienie, ale w tym dniu, w niedzielę, chcemy w sposób szczególny świętować, cieszyć się z tego, co dobre w naszych rodzinach, też docenić to, co jest piękne, wartościowe, dobre i co warto też rozwijać i co warto też innym pokazać. Patronem honorowym wydarzenia jest arcybiskup Adrian Galbas oraz prezydent miasta Katowice Marcin Krupa. Początek marszu zaplanowano po godzinie 13 po mszy w archikatedrze. Wydarzenie zakończy piknik rodziny na łące koncertowej w Parku Kościuszki.